Co pamiętacie takiego szczególnego, ostatnie momenty z waszego udziału w programie? Może zacznę od ciebie. Ja powiem tak. Ja myślałem, że perszerony są tym, co było dźwignią kopalnictwa w Ameryce Północnej i w kopalnictwie polskim i europejskim przed laty. Ale w jednym odcinku Staszek Karpiel-Bułecka, Piotr Czajkowski i Łukasz Jakubiak udowodnił, że perszeron nie jest niczym w porównaniu do tej trójki. Najsilniejsze konie pociągowe tego kraju. Które tutaj będziecie mogli zobaczyć. Tak. Które będziecie mogli, no, jak dzisiaj ten odcinek. Tak, to jest dzisiaj jest ten odcinek, ale ja to zapamiętałem. Bo była taka sytuacja, kiedy ja powiedziałem, że czegoś nie zrobię, wszystkie pary poszły, to że tego nie robimy, ale nie wiedzieliśmy, że sobie kręcimy batę na siebie samych, ale przyjęliśmy to z godnością. Przyjęliśmy to z godnością, tak. I zrobiliśmy to i no, jesteśmy z tego dumni, bo tak naprawdę... Tak. To dzisiaj myślę, wszystko będzie, ale tak, co jeszcze pamiętam? Ja pamiętam jedno takie zadanie ze Staszkiem. Było tak trudne i tak niebezpiecznie, że byli kaskaderzy, żeby nas pozapinać, a myśmy się rozpędzili jak kozice, bez zabezpieczeń w ogóle. Tak, i wtedy widziałem tylko takie przerażenie w oczach produkcji, tak, a już biegli. Trzy razy to zrobili, tak. Było to w górach, ale to też będzie można zobaczyć na pewno w odcinku. Rzeczywiście z Michałem pokazaliśmy. I było niebezpiecznie? Było niebezpiecznie, ale pokazaliśmy, jak tatrzańskie kozice Dokładnie. Potrafią sobie poradzić w górach i to będzie... To będzie czadno. A co ty pamiętasz? Słuchajcie, bo zachęcam do tego, żeby oglądać. Bo rzeczywiście tak. Dużo się działo. Tak. Oczywiście czytelnicy będą oglądać, ale co ty pamiętasz takiego być może z finału szczególnego? Wiecie co, rzeczy... My to nagrywamy co środę, latamy, także... Nie, właśnie... Ja też nie byłem, to my z finału nie będziemy nagrywać. Ale słuchajcie, tyle rzeczy było dużo, tak dużo rzeczy było, się działo, tyle rzeczy, które nam zostaje w głowie, a nie było pokazanych ich w programie, ponieważ nie ma na to czasu antenowego. Od Polaków, których złapaliśmy na stopa na Sri Lance, też nie było pokazanych, z Bielska Białej. To był w ogóle jakiś czad, żeby górale trafili na ludzi z Polski jeszcze z Bielska Białej. Śpiewanie z tymi ludźmi w domach u nich, jak zostawaliśmy na noc, już kamery wyjeżdżały, myśmy z nimi grali, śpiewali, uczyli tańczyć po góralsku, oni uczyli nas swojej kultury i tego wszystkiego, co robią. No, naprawdę dużo się działo, dużo by o tym mówić, brakłoby nam czasu na to. No, na każdym kroku była jakaś taka rzecz, która nam została mocno w głowie, bo to przygoda życia tak naprawdę. No, to nam zostanie w głowie do grobowej deski. Coś fantastycznego, fajnie, że mogłem w tym uczestniczyć, jeżeli by nam dzisiaj zaproponowali. Myślałem, że ja bym pojechał tam. No, ciebie jeszcze pewnie zaproszą na jakieś otwieranie centrum handlowego w Indiach. No bo ja sobie mały biznes tam zorganizuję. Tak. Ale ja to zobaczymy ze mną. Ja pamiętam, jak wyjeżdżaliśmy z Indii i na całym lotnisku wszyscy ludzie krzyknęli, komu w drogę, temu ciupaga w rękę. I to było piękne pożegnanie specjalnie dla Staszka Karpiela-Bułeckiego. Dlatego teraz zakończmy tym. Dokładnie. Komu w drogę temu, ciupaka w rękę. Jeszcze chciałem się tylko o jedną rzecz dopytać, bo mówisz, że jest jakiś interes w Indiach twój. Czy możesz coś więcej zdradzić? Otworzyłem wszystkie salony Cartiera. To moje. Tak.